takie, że ta dziewczynka jest taka, a jej koleżanki to mają inne dzieci. Natomiast to dziecko lgnie do ojca i stara się też tej matce pokazać, że ta relacja, którą ona ma z ojcem, jest mniej ważna niż ta, którą ma dziecko. I właśnie, samą tę relację ojca z córką zaczynają przenikać subtelne akcenty erotyczne. Świadomość wzajemnego przyciągania jest groźna zarówno dla ojca, jak i dla córki, więc ulega silnemu wyparciu. W ten sposób rodzi się wzorzec wypierania pragnień seksualnych, który zostanie z takim dzieckiem do końca życia, a także zaczyna się kształtować taka sztuka manipulowania seksualnością. Na skutek tego między matką a córką występuje konflikt, w którym matka zostaje zdewaluowana. W konsekwencji osoba, która w przyszłości wykształci osobowość histeryczną albo histrioniczną, ciągle pozostaje słodką córeczką tatusia. Uczy się rzucać na mężczyzn taki udający dojrzałość czar. Jest nadmiernie rozseksualizowana. Jednocześnie nadmiernie w stosunku do wieku. Jednocześnie rozwija się w niej płytkie, powierzchowne poczucie siebie, które na każdym kroku zdradza, że zabrakło tej dziewczynce prawidłowego modelu kobiecości. Dominujące w histerii poczucie ja to właśnie małe, przestraszone i ułomne dziecko, radzące sobie jak potrafi w zdominowanym przez silnych i obcych dorosłych świecie. Osoby histrioniczne bywają nierzadko manipulujące, jednak ta manipulacja jest tutaj czymś wtórnym wobec podstawowego dążenia do znalezienia poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Bo samoocena takich jednostek jest właściwie uzależniona od ciągłego utwierdzania się w takim poczuciu, że mają równy status i są tak silne, jak osoby płci przeciwnej. Kolejny sposób na podnoszenie samooceny to spieszenie na ratunek innym.